Serdecznie witam Państwa w niezwykłym dla nas dniu. Za chwilę odbędzie się w naszej galerii wernisaż. Rzadko, niezwykle rzadko, żeby nie powiedzieć pierwszy raz, mamy możliwość goszczenia artysty i sztuki takiego formatu. Po raz pierwszy byliśmy w związku z tym zmuszeni na doubezpieczenie naszego obiektu na kwotę powyżej 1 000 000 zł. Artysta to, można powiedzieć, Matejko naszych czasów. Piotr Naliwajko, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Grafiki, uczeń Jerzego Dudy Gracza, wystawi dziś i przybędzie swoje dzieła, obrazy z cyklu Wariacje eugeniczne na dwie zielenie i czerwienię angielską oraz obrazy z różnych okresów jego twórczości. Centralnym punktem wystawy będzie obraz, można by rzec manifest artysty, przybycie Jezusa Chrystusa do Chorzowa. Ja nie będę mówił jakim wspaniałym artystą, bo to w ogóle mi nie wypada mówić tego tutaj. Jest nasz dzisiejszy gość. Jest to człowiek, którego sztuka jest pełna. Oczywiście ten matejkowski rozmach, te ruchy postaci, tą, nie wiem, treść, gdzieś, która nie, gdzieś w symbolach i jest ukryta, tajemnicza. Także niejednokrotnie dość prowokująca. Piotr Naliwajko, zapraszam Panie Piotrze. No to ja muszę do tego mówić, tak? Dobrze. Ja jestem z Czarnego Śląska, dlatego na biało. Bo teraz już u nas nie jest tak czarno, jakby się wydawało, patrząc na te niektóre przynajmniej spośród tych umiejscowionych na wystawie obrazów. Muszę powiedzieć, że ja troszkę zmieniłem te swoje ulubione barwy, bo ostatnio to są dwie zielenie i czerwień albo czerwień angielska. A to z takiej przyczyny, że to są kolory życia. Ale dobrze, do rzeczy. To myślicie, że jakoś przesadzam, ale nie. Czerwień to jest w końcu hemoglobina, a zieleń to jest chlorofil, czyli mamy w jednym jakby cały świat i ten, i florę, i faunę, wszystko co rośnie i co się porusza. I właściwie o to mi chodziło, żeby w tych dwóch kolorach, tu świetnie widać to w obrazie Flow, w tych dwóch kolorach zamknąć jakby całe życie. Próbuję to zrobić. Ta wystawa w Tomaszowie została zorganizowana zupełnie przypadkowo. Właściwie nie była planowana wcześniej. Pan Czarnecki z swojej galerii Białasówka zaproponował mi wystawę u siebie, a ponieważ jego galeria nie jest zbyt ogromna, stwierdziłem, że dobrze by było w międzyczasie zrobić też jakąś większą wystawę i podsunąłem mu pomysł, żeby to zrobił w Kielcach. Nie wiem dlaczego w Kielcach, akurat tak mi przyszło do głowy. I on powiedział mi wtedy, że w Kielcach to może nie, natomiast ma przyjaciela w Tomaszowie, który ma bardzo fajną galerię. Ponieważ ja jestem otwarty na fajne galerie, na ciekawe propozycje, no stwierdziłem właściwie, dlaczego nie zrobić wystawy w Tomaszowie. Nigdy w życiu tutaj nie byłem, prawdę mówiąc, jestem pierwszy raz w Tomaszowie, znam tylko z piosenki. I stwierdziłem, no zobaczę jaka ta galeria, może tu się zmieści parę obrazów. I okazało się, że w tej galerii zmieści się całkiem przyzwoita, pokaźna ilość moich obrazów, które nie są małe. I zrobiłem tą wystawę. Po prostu zrobiliśmy ją razem, oczywiście z panem Mariuszem Sobańskim, który jest właścicielem tej galerii. A zrobiliśmy ją dlatego pod takim tytułem, że stwierdziłem, ponieważ znałem tylko z piosenki Tomaszów i to z takiej delikatnej, łagodnej piosenki, stwierdziłem, że trzeba coś zrobić na przekór. I dlatego przywiozłem obrazy, które są momentami radykalne,
momentami są ostre, momentami są twardo malowane i chyba zupełnie nie są takie jak piosenka o Tomaszowi. Są zupełnie inne. Wydaje mi się, że to w połączeniu z koncertem stanowi jakąś całość. My na Śląsku jesteśmy tacy jakby troszkę twardsi, troszkę bardziej, mam większe, ostrzejsze kanty. I wydaje mi się, że ten tytuł jest w pewien sposób nawiązaniem właśnie do tego, skąd ja się wywodzę. Jestem zdumiony tym, że tyle osób zna moje obrazy, wie coś na mój temat i, co ciekawe, że bardzo chętnie rozmawiają i zadają mi interesujące pytania na temat sztuki. Jestem tym zbudowany. Muszę powiedzieć, że no nie spodziewałem się po pierwsze takiej ilości oglądających gości, ale przede wszystkim nie spodziewałem się takiej kompetencji. To jest piękne. Pozdrawiam czytelników portalu Nasz Tomaszów i zapraszam serdecznie na moją wystawę do Galerii Arkady. Oprawę muzyczną tego wernisażu stworzy bluesowy duet, który z pewnością klimat podkreśli naszego dzisiejszego wydarzenia. Obaj artyści pochodzący ze Śląska mają na pewno tutaj więź duchową i z pewnością będzie tu, dostarczy to nam wspaniałych emocji. Serdecznie Państwa zapraszam i życzę niezapomnianych wrażeń, a tych, którzy nie będą mogli przybyć na dzisiejszy wernisaż, zapraszam przez całe wakacje do 3 września, do kiedy wystawa ta będzie w naszej galerii do Państwa, dla Państwa. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, miło gościć. Witamy. Proszę Państwa, witamy. Nazywam się Marek Motyka, Makaron. Nazywam Rysiek Rejca. Śląski bluesman, dwa Elwry z Bytomia i Rudy Śląskiej przyjechaliśmy. Gościmy po raz pierwszy w Tomaszowie Mazowieckim. Na zaproszenie tutaj pana Mariusza Sobańskiego z Galerii Arkady. Mamy tą przyjemność zagrać dla pana Piotra Nalewajki tutaj na wernisażu. Jest to dla nas wielki zaszczyt, ponieważ od ostatnich paru lat grywamy na wernisażach i Erwina Sówki żeśmy grali. Tak, w paru fajnych śląskich. Malarstwo jest nam obce, moja żona trochę maluje, ja tam też sobie, ale jest to dla nas wielkie wyróżnienie, zaszczyt zagrać na takim wernisażu o takiej tematyce ojca, syna. Ale malować muzyką. Będziemy malować muzyką, ale muzyką, bo ja jestem dla antytalent dla plastyczny. Państwa, że blues w formie, którą prezentujemy, on bardzo dobrze wyraża te emocje, które tutaj maluje pan Piotr, ponieważ ten konflikt ojca i syna na przestrzeni wieków jest obecny zawsze i wszędzie. I w bluesie jest obecna rozterka i ból, który są wyrzucane na scenę, że blues mi się wydaje jak najbardziej
jest odpowiedni. Gramy po raz pierwszy w Tomaszowie, ale dla nas jest bardzo, bardzo piękne, bo Mariusz Sobański wczoraj do mnie dzwoni, mówi: Makaron, wiesz, mamy tutaj wystawę bardzo znanego człowieka, pana Piotra Naliwajki, wystawę obrazów znanego w całej Polsce i na świecie, i przychodzili ludzie do Galerii Arkady i pytali się stricte o was, chcieli przyjść na koncert, czyli gdzieś nas poznali w ciągu tych 5 lat, jak gramy razem. Ja już w sumie gram 30 lat, ostatnie 10 lat tak na polskich scenach, na estradach, ale gdzieś tam o nas usłyszeli, że dla nas to już w Tomaszowie są ludzie, którzy chcą stricte przyjść na nasz koncert. Chcemy ich zobaczyć i jesteśmy ciekawi. Miło bardzo. Graliśmy ostatnio na festiwalu koło Częstochowy, gdzieś tam w Łodzi, i ludzie są bardzo przychylni naszej śląskiej muzyce. W tym roku dostaliśmy zaproszenie na Festiwal Królewski do Gniezna, festiwal grajków ulicznych, gdzie przyjeżdżają artyści z całej Europy. I nasza śląska kultura, śląski folk też się wpisuje, że wiemy, że jest fajnie. Za każdym razem, jak wyjeżdżamy poza Śląsk, koncerty są niebywałe. Pozdrawiamy wszystkich czytelników portalu Nasz Tomaszów. Makaron. I Riko. Dzięki, kochani. Dzięki, kochani. Piotr Naliwajko i dzisiaj my jesteśmy z wami, Riko Rajca, Marek Makaron. Wszyscy myślimy o tym, kiedy zejdziemy z tego świata i nie będziemy o tym gadać i nie zaśpiewam wam. Kiedybym ją wiedział, kiedy ją umrę, chcę zrobić tym owocuna, a na tym ciągnie dymowe wieko, co by wiedzieli synek z daleka. Pieśni Adolfa Dygacza i Stanisława Walisa, zbieraczy kultury śląskiej, którzy jeździli po wioskach i zbierali stare śląskie teksty. Te pieśni mają po 100-200 lat teksty. Ja miałem takie szczęście, że robił je za wachtyrza, za portiera, za takiego ciecia w bibliotece. Grzebał ją w tych książkach i znalazł ją 15 tysięcy tekstów śląskich bez melodii, które można wykorzystać i śpiewać. Oczywiście na płytach Fisza nie mamy żadnej płyty, że jakby ktoś się pytał, to my jesteśmy artyści bezpłytowi. Tylko nas można usłyszeć, macie jedyna niepowtarzalna okazja na koncercie. I tego nie można zachować, tylko to, co w sercu zachowacie, to zostaje z wami, kochani. No i tak, no, zagramy wam piękną pieśń, miłosną. Kiej na mojej mataczce. Mataczka w języku śląskim znaczy tratwa. Tratwa, kiej na mojej mataczce se na łodra wypłyna. Jak ja se na tratwie, na łodra wypłyna. I to jest taką piękną śląską pieśń, miłosną. Z XVIII wieku. Thank you.
tęsknić, twardo moja najmilej codziennie. Gdzie ty jest, za mną tęsknić, twardo moja najmilej codziennie.